każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. Przywrócimy pełne państwowe finansowanie procedury in vitro. Prawo do aborcji w Polsce zostanie zliberalizowane. Przystąpimy do realizacji konwencji antyprzemocowej. Tej konwencji, którą ci dranie chcieli wypowiedzieć. Polskie kobiety będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, taka lojalność ze strony państwa, ze strony szpitala wobec tej kobiety. W ciągu pierwszych 100 dni Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce, swoje szczęście.